No. Cześć, witamy na kanale Dzieciaki w Ogrodzie. Bo dużo osób się pyta, dlaczego igły sosny żółkną w środku. I chciałam wam powiedzieć, że to nie jest żaden problem. Nie jest to żadna choroba, tak? Tak, że to jest normalne. Jest to związane z... To jest proces oczyszczania kory u sosny. I nie jest to problem, jeśli jest to, jeśli igły w środku żółkną. Ale jeśli na zewnątrz, oznacza to, że jest za dużo składników pokarmowych lub albo po prostu za dużo wody, albo choroba. Tak, bo sosy nie lubią bardzo mokrego podłoża, tak? Tak, i te igły opadną, wyrosną nowe w przyszłym lub może nawet jeszcze w tym roku, bo jeszcze jest marzec dopiero. Co do sosen, Olek, to ty pewnie byś chciał później pokazać, jak fajnie fajny zrobisz efekt można. Taką sosnę samosielkę w kulkę, bo mamy taką sosnę, to akurat nie ta, ale to jest samosielka, wyrosła sama i ładnie uformowaliśmy w kulkę. I pokażesz, jak można ją fajnie przycinać, nie? Tylko czekamy na pędy sosny, aż one powypuszczają, bo widać, że dopiero zaczyna coś się dziać, nie? Tutaj są takie pączki i z tego wypuszczą właśnie takie igły i wtedy to się przycina. Można już teraz. I to chyba na tyle o przycinanym sosny. Dziękuję za uwagę.